Halo, witam Was bardzo serdecznie. Wykopki w poszukiwaniu historii. Pochodzimy po lesie z wykrywaczem. Zobaczymy, czy coś będzie, czy nie będzie. Tak więc zapraszam do oglądania. Oczywiście z Rutusem, Atrexem, łopatką Herą, pinpointerkiem, dareczkiem. To inaczej kiedyś było. Pinpointerek to był Bogdan. Łopata była Hela, a wykrywacz to był Bogdan. Lecimy! No, taki pierwszy sygnał. Pierwszy tak na żywo pokazuje. Plus 28. Jakaś blaszka. 29. Tak by nie tylko to było, no zobaczymy. Panie, bo pan brzuch za bardzo wystaje. Ile pan tego piwa dzisiaj wypił? Panie majster. Dobra, zobaczmy co to jest. Pokażę oczywiście. No właśnie, drut. Był taki zmienny sygnał. No i wyszedł drut. Idziemy dalej. Sygnał 72, taki kapselek z Polmosa. 74 nawet. Ale pięknie jest. To będzie, to będzie. Był taki sygnał, no na metal, no skusił się pan na metal, myślał, że będzie coś lepszego, no ale w takim lesie wszystko się kopie, no i tak, bryłka taka. Idziemy dalej. To jest dobry sygnał, taki cichy. O. O właśnie, 45. Dobry sygnał, prościutki, taki cichutki, zobaczmy co to będzie. Wszyscy myśleli, że to by była bryłka, nie? A jak się to ten, to jest kula Mausera, no niekoniecznie. Taki cichutki był sygnał. No i wyszła kula. Ha. Z pocisku. Ostra. Zaś kula, znaczy kula. Kula potocznie jest kulką, nie? To jest z pocisku całego. Znaczy łuska, no i ten dziubeczek, nie? Ale potocznie mówimy, to kula. To jest ołowiana, co będzie sugerowało, że jest starsza od tamtej. Obok nabój z pepeszki. Maszyn no już skorodowany, ale widać, że to był cały nabój. Ale nic już z tego. Ani łuski. Tu zażarte. Idziemy dalej. Dalej tylko jakieś odłamki. Czekamy na pierwszą monetę. Czekamy, czekamy. Ciekawe, czy się doczekamy. W lesie. Chyba jakiś guziczek. Wygląda na guziczek, dosyć stary. Albo z jakiejś odznaki, coś, nie wiem. Bo coś mieli trochę, to się na pewno nie zniszczy. Jak to wygląda? Jakaś podstawka. Nie wiem. Ale przynajmniej coś takiego ma w miarę. Aha, guziczek. Tu ma ładne wzorki. Wyczyszczę go trochę. To ten pokażę. No, to był taki guziczek. Mi się wydaje, że zewnętrzny. Wiecie? Tu ma wzorki zdobienia. A tu chyba był, miał te... Był podwójny, albo tu miał łapkę, nie? Koluszko arsenowy z brązu. No. Fajne, i to się trafiło. Jeszcze słoneczko jest w górze, jest pięknie. No i szukamy. Oczywiście
po przechodzonym troszeczkę lesie, ale nie ma miejsc przechodzonych, przedeptanych na centymetr kwadratowy, no ale chodzi się, nie? Już w listopadzie będą nowe wyprawy, takie mega. Zapowiadam taki cotygodniowy seans, ale to w listopadzie. A teraz tak chodzimy, bo jest pięknie jesiennie, tak więc idziemy dalej. Ale czy zapewnia ten seans cotygodniowy? Nie wiem, nie wiem, wiecie, to zależy od różnych czynników, nie? Ale coś tam będzie. Cieszmy się z tego, co mamy teraz. Sygnał 59, widzę już nóż na wierzchu. Taki. Jeszcze ostry. Przypalony trochę, albo go już ząb czasu zjadł, nie? Narzędzie zbrodni, Pani Marionie. To takie zgryzione, jakby pies to zgryzł i nosił. Nie? Tak to wygląda. To nie jest spalone. Tutaj by zgryzione. Albo nie wiem. Taki nożyk. Ale paprochów. O, takie coś. Taki przecinak, nie? Jakby coś by wyglądało. Zostawimy go tu. Kopaczka jakoś. Tak to wygląda, że tu kamień jest. Dosyć stary, Pani Marianie. Kawałek łuski tu poszukam po tej starej drodze troszeczkę. Zobaczmy, czy coś tam będzie, czy nie będzie. Dziwnie to wygląda. O, to jest jakiś odłamek z pocisku. Może ktoś wrzucił albo spadł. Czasem się chodzi 5, 10, 15 minut, nic nie ma. Czasem jest sygnał za sygnałem. To w las. O, pójdziemy w tą stronę. Ładny sygnał, patrzcie się. 80%. Może być pierścień wiodący. Bo łuska nie, łuska bije tak na 28. No, coś jest. O nie, coś jest. Nie tak głęboko. Byłem pierścień wiodący z pocisku artyleryjskiego. No, ładne biją. Na 80%, na 90%, zależy jaka wielkość. Mniejsze na 60%, no różnie no. Jakbyście ustawili wykrywacz, no i... Byście nawet nie ustawili wykrywacza, chodzili tak, byle jak, to i tak go znajdziecie. Tak samo jak jest moneta. Jak jest coś w ziemi, tak jak mówiłem. Nawet Garrett, nawet 150 wystarczy. Już nie mówię o wykrywaczach impulsowych, bo wiadomo, one wszystko biorą. Jak ten Pulsar 4, co kiedyś miałem. Znaczy w każdej chwili każdy wykrywacz możecie w taki tryb przełączyć, żeby wszystko brało, nie? Każdy gwóźdź, każda blaszka. Ale to nie o to chodzi, nie? Idziemy dalej. Ładny był sygnał, taki cichy. Akurat z pepeszki. Widzicie? Jak można obrać ze skórki? Jak jajko. Wielkanocno. Drut miedziany. Był sygnał,
77, bo tu na wierzchu, nie wiecie o co chodzi. Ale to może być albo koluszka, albo ten środek ze sznaplera może być, no. Tylko nie carskiego. No, może być, ale może się mylę. Można się pomylić, czasem zamiast chłopca zrobić dziewczynkę. I to może być ta pomyłka, że to może być co innego całkowicie, ale... Idziemy dalej. Co powiedzieć, no. Każdy piwko pije w lesie, tylko mało kto pokazuje. No wiecie, nie, bo to od razu alkoholik, nie, że jak pije. Taka prawda. Idziemy dalej. No, był sygnał, ale jest takie cosik. Takie z maścicha. Aluminium. Coś jest głęboko. Ale nie wiem, czy to warto kopać, bo to może być pocisk. Pół podkowy. Pół szczęścia. Jest sygnał pod korzeniem, ale ewidentnie jakiś drut. Wyciągniemy go. Drut miedziany, patrz coś. Ha, na dnie nie idzie go wyciągnąć. No i dobra. No, tak na koniec taki widoczek. Tu są góry, nie? Z tej strony. Tam się już kończą. Mamy widok. Kominy jakieś. Tychy na pewno widać. Tam jakieś miasto, tam do Całkowice. No i dalej, nie? No i tak będę kończył. Jeszcze tu tak przejdę, tak wzdłuż. Na wprost. Tam miałem dzisiaj się wybrać, gdzie jest ten las. Taki budynek. Na szlak szlachecki, królewski. Ale jeszcze będzie czas, właśnie w listopadzie. Wybierzemy się, pochodzimy. Dzisiaj tak bardziej po przechodzonej miejscówce, chyba ze 100 razy. Jak nie i 200. No i dla relaksu po prostu. No dobra, jeszcze przejdziemy tak wprost. Tak więc kończymy dzisiejsze wykopki w poszukiwaniu historii. Coś tam wyszło, coś nie wyszło, na nic nie liczyłem. Była fajna przygoda, wyprawa. Dzięki za oglądanie, zapraszam już niedługo. Następne wykopki w poszukiwaniu historii. Czym ta się? Do następnego.